a ja dzisiaj wam poopowiadam parę rzeczy związanych z naszym poszukiwaniem działki w Portugalii i też powiem, dlaczego chcemy się właśnie do Portugalii przeprowadzić. Fajna studnia. Tak trochę też na to patrzę, że to nie musi być już ten dom na całe życie, tylko że na razie mielibyśmy wreszcie swoje miejsce, po prostu swój dom. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, słoneczny dzień. Witam was w ten ostatni albo przedostatni dzień roku na kanale Podróżowanie. Tam w tle nasz van i Kasia, która właśnie teraz idzie do pralni zanieść pranie. A ja dzisiaj wam poopowiadam parę rzeczy związanych z naszym poszukiwaniem działki w Portugalii i też powiem, dlaczego chcemy się właśnie do Portugalii przeprowadzić. Pod ostatnim naszym postem pojawiły się komentarze z pytaniami, dlaczego Portugalia, a nie na przykład Bułgaria, Rumunia czy Turcja. No, jest dużo powodów, dlaczego zdecydowaliśmy się na Portugalię, ale teraz mogę wam szybciutko zdradzić te takie główne powody. Przede wszystkim w Portugalii jest bardzo cicho, spokojnie. To jest taki kraj, który nie pędzi, tu nie ma takiego wyścigu szczurów, tu nie ma takiego pędu dzikiego za pieniędzmi, za tym, żeby pokazywać się, żeby mieć więcej, żeby wszystko po prostu było nowe. Tutaj w wielu rejonach kraju panuje bieda, bym powiedział, bo no, ludzie są ubodzy, mieszkają w takich kiepskich, jak widzieliście na ostatnich filmikach, warunkach, też te domy zgrzybiałe i wilgoć. Bardzo dużo młodych ludzi wyjeżdża za granicę, bardzo dużo młodych ludzi wyjeżdża do Coimbry, do Lizbony, do Porto, do dużych miast i zostawiają po prostu te małe wioseczki, a nam w tych wioseczkach się najbardziej podoba, więc ta cisza, ten spokój niesamowity sprawia, że nam się tu po prostu dobrze żyje. Drugim ważnym powodem jest słońce i to, że tutaj w zimie, pomimo tego, że jest grudzień, kwitną kwiaty, łąki są zielone i no jest słonecznie, jest przyjemnie. Ja jak wychodzę na zewnątrz w dzień słoneczny, to od razu się lepiej czuję, od razu mam ochotę do działania, do życia. A kiedy nie ma tego słońca, to po prostu czuję się przygnębiony, nic mi się nie chce robić. Po prostu moje samopoczucie jest uwarunkowane od słońca, a w Portugalii jest średnio 300 dni słonecznych w ciągu roku. Ale nie tylko kwiaty i łąki nas tutaj przyciągają, przyciągają nas również fale. Niezliczona ilość po prostu plaż pięknych, amfiteatralnych, klifów piaskowych, kamienistych, dostęp do morza, możliwość surfowania, możliwość uprawiania różnych sportów wodnych, pływania na łódce, kitesurfing, wszystko po prostu co tutaj możliwe. To też jest duży powód, zwłaszcza dla Kasi, która lubi ten surfing, żeby tu zamieszkać. I na koniec bezpieczeństwo. Portugalia jest jednym z najbezpieczniejszych państw w Europie i na 7. miejscu znajduje się w rankingu najbezpieczniejszych państw na świecie. Co też sprawia, że się tutaj lepiej czujemy, bezpieczniej, nie obawiamy się o to, że nas okradną, że ktoś nam się włamie na mieszkanie i nam je przejmie, jak w Hiszpanii na przykład te słynne ocupados. Nie ma tutaj kradzieży, ludzie się, tak powiem, nawzajem pilnują. Jest bezpiecznie, więc te wszystkie czynniki zebrane do siebie, taki bezstresowy rodzaj życia, tego najbardziej zazdroszczę Portugalczykom, że oni po prostu siedzą na ławce i patrzą przed siebie, palą sobie papieroska, piją kawkę i nic nie robią. Tego im najbardziej zazdroszczę i widzę, że oni są przez to mniej zestresowani. Nie ma takiego napięcia w nich od rana do wieczora, a jak wiemy, stres zabija i skraca życie, więc chcielibyśmy długo tutaj żyć w Portugalii. Nasza przygoda z Portugalią rozpoczęła się prawie 10 lat temu, kiedy przyjechaliśmy tutaj z Kasią na urlop. Urlop połączony z zaręczynami, wylądowaliśmy w Porto, potem wynajęliśmy sobie samochód, jeździliśmy po kraju, byliśmy w Lizbonie, byliśmy tam w dolinie rzeki Duero, więc trochę tam objeździliśmy i już wtedy czuliśmy, że to jest miejsce, w którym chcielibyśmy się osiedlić, to jest kraj, w którym chcielibyśmy żyć. Natomiast wtedy Portugalia jeszcze była bardzo biedna, to były też czasy przed tą erą pracy zdalnej, więc no nie mielibyśmy się, tak powiem, za co tutaj utrzymać, nawet jeżeli byśmy coś kupili. I porzuciliśmy ten plan, potem się pojawił van life, jeździliśmy po świecie i przez ten cały czas podróży naszej van life'owej rozglądaliśmy się za miejscem, w którym najlepiej byśmy się czuli do życia. No i właśnie tym miejscem jest Portugalia. Portugalia!
I teraz już mamy takie możliwości, że możemy zdalnie zarabiać pieniądze, dlatego też teraz szukamy tej działki i teraz chcemy ją kupić i teraz chcemy się tutaj osiedlić. Jest to nasza szósta zima w Portugalii, bo w międzyczasie byliśmy tutaj w 2018, 19, 20, 21, 22 roku. Z każdego z tych lat spędziliśmy 3 do 6 miesięcy tutaj w Portugalii, czy to na kempingu, czy jeżdżąc, czy zwiedzając, czy na jakichś takich dziwnych obozach, no w przeróżnych miejscach spaliśmy przez ten czas, w różnych też rejonach, więc trochę tego kraju już poznaliśmy i na tyle, ile go znamy, nadal jesteśmy w nim zakochani. Portugalia, nasza ukochana! I chcielibyśmy się tutaj osiedlić. To tyle, jeżeli chodzi o To tyle, jeżeli chodzi o naszą miłość do Portugalii. Mam nadzieję, że te osoby, które się zastanawiały, dlaczego kupujemy działkę właśnie tutaj, już wiedzą, już te argumenty, które im powiedziałem, są wystarczające. Ja tylko tak jeszcze może dorzucę na koniec, nie chcąc w ogóle nikogo straszyć, ale żyjemy teraz w bardzo niepewnych czasach, więc nie ma gwarancji, że wszystko będzie tak, jak jest do tej pory. Możliwe, że te granice się będą przesuwać, że jakieś konflikty będą się pojawiać nawet w Europie. Dlatego też pomyśleliśmy, że posiadanie takiej działki na końcu, na skraju Europy, daleko od Rosji, daleko od wszystkich tych zbuntowanych krajów, da nam poczucie bezpieczeństwa i będziemy mogli siebie ochronić lub ewentualnie w przyszłości naszą rodzinę. To jest taki dodatkowy punkcik, który też jest dla nas ważny. Nie wiem jak dla was, co wy o tym myślicie, czy zgadzacie się z moimi argumentami, ale no wydaje mi się, że wisi coś w powietrzu i nie wiem, może to dlatego, że wczoraj oglądałem taki film dosyć katastroficzny, ale no i jest coś, co mogłoby, że tak powiem, się podziać. Pod ostatnimi filmami też pojawiły się pytania o to, jak szukamy działki oraz jakiej działki szukamy, więc teraz wam postaram się szybko o tym powiedzieć. Więc jeżeli chodzi o poszukiwania działki w Portugalii, to my skupiliśmy się głównie na szukaniu w internecie na stronie Idealista oraz Imo Virtual. Idealista to jest dosyć znany taki portal, którym można kupić i wynająć mieszkanie w Portugalii, Hiszpanii, nawet we Włoszech. Jedyny minus tej strony jest taki, że ona jest dosyć droga dla agencji, dla osób, które wystawiają ogłoszenia. Dlatego też małe agencje nieruchomości z małych miejscowości oraz osoby prywatne rzadko korzystają. Tam znajdują się głównie ogłoszenia takich firm jak Remax, Rea i Century 21. Takich po prostu dużych agencji nieruchomości, które mają drogie domy też na sprzedaż. Więc na idealista.pt jest dużo ogłoszeń, natomiast to są bardzo mocno już przesiane ogłoszenia i rzadko, że tak powiem, można tam trafić na jakąś perłę. Szybciej na taką perłę można trafić na stronie Imo Virtual. Jest to strona, która no, jest tańsza w obsłudze, tańsze ma te po prostu ogłoszenia, przez to więcej agencji i więcej osób dodaje tam te ogłoszenia i zdecydowanie częściej się pojawiają jakieś nowości niż na Idealiście. Więc to są dwie strony, przy których my majstrujemy najwięcej. Poza tym wchodzę też często na strony agencji nieruchomości i na ich stronach oglądam ich ogłoszenia. To też jest ciekawe rozwiązanie, bo tam można zobaczyć ogłoszenia, które się nigdzie nie pojawiają, ani na Imo Virtual, ani na Idealista, ani na żadnym innym portalu, tylko są na stronie danej agencji, lokalnie. Ostatnią stroną, na którą często wchodzę, jest Facebook, bo na Facebooku jest takie coś jak Facebook Marketplace i tam znajdują się ogłoszenia w twoim okręgu, czyli tam w twoim rejonie. Można sobie zaznaczyć, ile kilometrów od twojego miejsca, wszystkie ogłoszenia i tam bardzo dużo ludzi daje ogłoszenia z nieruchomościami i to są osoby prywatne. Bezpośrednio od właściciela można skupić jakiś dom czy działkę. Niespotykane na tych pozostałych portalach, bo tam są głównie agencje. Na Facebooku też są grupy z nieruchomościami, nieruchomości poniżej 50 tysięcy, powyżej 50 tysięcy, poniżej 100 tysięcy, 120. Różne się nazywają te grupy. Trzeba było poświęcić trochę czasu i pozapisywać się do tych grup, pododawać się, no i scrollować, oglądać, czytać. Można tam też rzucać swoje ogłoszenia. My tak zrobiliśmy, że dodaliśmy ogłoszenie, że poszukujemy domu w tej okolicy i bardzo dużo agentów i ludzi się do nas odezwało, którzy chcą nam pomóc w tym szukaniu. I ostatnią stroną jeszcze, na którą można byłoby wejść, jest strona banku. Czy to Credit Agricole, Santander, dużo różnych banków tutaj funkcjonuje.
swoje takich znanych międzynarodowych i te banki swoim dłużnikom często zabierają nieruchomości, ponieważ nie płacą kredytów na czas. Te nieruchomości później są wystawiane na sprzedaż. Można się też wybrać do banku osobiście i zobaczyć, przekartkować tam jakiś segregator, bo na pewno jakieś ogłoszenie nie dodane na internet i znajduje się w tych segregatorach, bo zresztą byliśmy i widzieliśmy. Kolejnym miejscem, gdzie można znaleźć fajną nieruchomość, są kawiarnie. Można przyjść na kawkę i przy okazji zagadać barmana, barmankę, czy też osoby, które siedzą na miejscu, czy nie wiedzą o jakiejś nieruchomości, która jest na sprzedaż tu w okolicy. I tak dowiedzieliśmy się, że najczęściej ludzie robią i najlepsze okazje znajdują właśnie w kawiarni, czy w barze, przy małym piwku, albo przy małej kawce. Niestety, żeby móc to robić, to trzeba być na miejscu. Dobrze byłoby w tej kawiarni już być kilka razy, zanim się zacznie takie poszukiwania. No i dobrze byłoby też mówić po portugalsku. No my niestety jeszcze nie mówimy za tyle po portugalsku, żebyśmy sobie mogli ucinać pogawędki tutaj z osobami przy kawce, ale jeżeli by ktoś miał kogoś ze znajomego w Portugalii, rodzinę, znajomych, kuzyna albo kogoś znał, kto mógłby się zapytać w jego imieniu, to myślę, że najłatwiej i najtaniej jest kupić działkę właśnie bezpośrednio od właściciela, bo tak jak mówiła pani Paulina ostatnio, nasza prawniczka, 60% nieruchomości sprzedaje się poza marketem, poza stronami internetowymi, poza agencjami, tylko po prostu bezpośrednio właściciel, kupiec, pośrodku jest prawnik. A jak znajdziemy takie ogłoszenie, to jedziemy je sprawdzić w rzeczywistości, bo zdjęcia najczęściej nie oddają tego, co jest na miejscu, co może zastać na miejscu. Jak znajduję takie adresy? No przede wszystkim, jeżeli znajduję ogłoszenie w internecie i jestem w stanie zlokalizować tą nieruchomość, no to po prostu do nikogo nie dzwonimy, tylko wsiadamy w samochód, jedziemy na miejsce, oglądamy i już jesteśmy zaznajomieni z działką. Jeżeli nie mogę zlokalizować na Google Street View, na Google Mapsach, na tych wszystkich mapach, to dzwonię na numer podany w ogłoszeniu i proszę o przesłanie adresu i najczęściej ten adres otrzymuję, jadę sobie na miejsce, oglądam działkę, gdybym był nią zainteresowany, to potem oddzwaniam i aranżujemy spotkanie i tak dalej. Natomiast bardziej niż dany dom interesuje nas okolica tego domu, więc dla nas bardzo istotne jest, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda na miejscu. Dlatego też jeździmy na oględziny i tak też pojechaliśmy w zeszłym roku. Tego wam ten nie pokazywaliśmy, ale w zeszłym roku pojechaliśmy na działkę, którą znaleźliśmy za 50 tysięcy euro w Alentejo i sami znaleźliśmy na mapie, gdzie ona leży. No i pojechaliśmy zobaczyć, jak ta działka wygląda. No jesteśmy na miejscu. Ruina jest, tak jak chcemy. Idziemy oglądać. Tu jest ogrodzone. Tu jest ruina, to do wyburzenia. Ale czy nam potrzeba coś więcej? Jest prąd, tutaj jest woda. No jest woda. Fajna studnia. Mała ta działka, wydawało mi się, to jest hektar, a ona jest jeden ar, tylko 1000 m2. Pomyliło mi się. No z drugiej strony ciasne, ale własne. No dokładnie, tam jest dom, tu jakieś patio. Popatrzcie na mury tego domu, to jest po prostu... Glina. Lokalna glina z kamieniem, o ile się nie mylę, to się nazywa jakoś tajpa? No kruszy się. Portugalczycy tak robili domy. No i tu jest tynk, wow, cudowny domek był. No i idziemy teraz właśnie na spacer. Okolica wygląda całkiem przyjemnie. Jest taki jeden budynek, wygląda jak PGR stary, ale chyba jest on nieczynny. Idziemy po prostu obejść okolicę, żeby sprawdzić, czy nie ma tu czegoś, co mogłoby nam później uprzykrzyć życie. Sami nie wiemy tak naprawdę. Bardzo dużo plusów. Oliwki, to jest fajne, że są oliwki. Nikt tu się nie osiedli, ponieważ tu są dookoła same tereny rolne, uprawne, bez możliwości zabudowy. Jest to wieś, cisza, spokój, żadnej autostrady, żadnych jakichś dźwięków poza naturą. To jest też minusem, no bo może nam być trochę samotnie, no ale z drugiej strony ja wyobrażam sobie, że będziemy tak mieszkać, że mamy dom, mamy spiżarkę, do sklepu jeździmy raz w tygodniu. Raz w tygodniu jeżdżę na surfa, poza tym sobie tu siedzimy i pracujemy. Śpimy, tak to widzę. Do południa. Tak trochę też na to patrzę, że to nie musi być już ten dom na całe życie, tylko że na razie mielibyśmy wreszcie swoje miejsce, po prostu swój dom. Jest miejsce na basen, jest miejsce na ogródek, jest miejsce na patio, na osobny taki warsztat, który mi się zawsze marzy. Studio dla Kasi też mogłoby być tam w rogu zrobione.
szukanie na własną rękę to nie jedyna droga. Można też wybrać się do agencji nieruchomości i po prostu porozmawiać na miejscu, zasiać ziarno, powiedzieć, że się tutaj jest, czego się szuka, i oni wprowadzają system. Oni od razu są w stanie pokazać jakieś działki. Najczęściej pokazują działki zlokalizowane gdzieś w okolicy ich miejsca zamieszkania, sąsiada, sąsiadki i tak dalej, a dopiero później pokazują działki, że tak powiem, innych agentów, którzy są zrzeszeni w danej agencji. Warto się wybrać na takie spotkanie z agentem, ponieważ dużo ciekawych rzeczy można się podczas takiego zwiedzania dowiedzieć na temat prądu, na temat lokalizacji, przyszłości, przeszłości danego regionu. Na przykład tutaj mamy działkę bardzo fajną, gdzie spotkaliśmy się z kilkoma agentami z Remaxa i działka dosyć ładna, duża, tyle, że jak przyjechaliśmy na miejsce, to agentka nam powiedziała, że w ciągu zimy przez działkę przepływa rzeka. Więc jak ja usłyszałem, że ma rzeka płynąć przez działkę, no to przecież od razu zobaczyłem, że wszystko będzie mokre. Fundamenty mokre, piwnica mokra, wszystko będzie po prostu podmoczone. A gdybyśmy tam pojechali w ciągu dnia sami zobaczyć tylko tą działkę, no to może byśmy nawet ją wzięli pod uwagę, ponieważ była duża, ładna i prosta. Do tych linii, co zobaczymy, do tego słupa, tam jest taka duża działka, ponad hektar. To jest dom 106 metrów, natomiast to, te budynki gospodarcze będą jeszcze zgłoszone do inwentarza, więc będzie tutaj 150-180 metrów można będzie nabudować na tym. To będzie trzeba wyburzyć, bo to jest w takim stanie. Natomiast tu po lewej stronie, tu mamy działkę ponad hektar, no i jest płaska, są jakieś drzewka. No niesła. Duża i fajna. Więc dobrze jechać z agentem, ponieważ agent dużo więcej ci powie. Oczywiście oni tam będą bajerować o migdałach, o Medronie, o tym, o tamtym. Natomiast no agenci wiedzą, znają działkę, sprzedają produkt i odpowiadają na wiele ciekawych informacji. Można się naprawdę mnóstwo rzeczy dowiedzieć podczas takiego pół dnia spędzonego z agentem. Poznaliście nasze sposoby na szukanie działek w nieruchomości w Portugalii. Jeżeli ktoś z Was ma jeszcze jakiś pomysł, co moglibyśmy dopisać do tej listy, to dajcie nam znać w komentarzu lub wyślijcie do nas e-maila. Jesteśmy już teraz bardzo wdzięczni wszystkim tym osobom, które się zaangażowały w poszukiwania, które nam wysyłają ogłoszenia, które nam wysyłają zdjęcia, linki, kontakty do agentów. Naprawdę otrzymaliśmy bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo pomocy z Waszej strony, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Pozwólcie jeszcze, że przez minutę podziękuję partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli firmie Surfshark VPN, ponieważ dzięki takim firmom jak Surfshark jesteśmy w stanie w ogóle finansować całe to nasze przedsięwzięcie, czy zakup działki, czy w ogóle produkcja filmów, wideo, więc bardzo serdecznie dziękuję firmie Surfshark i zachęcam Was do skorzystania z usług właśnie Surfsharka. Surfshark oferuje VPN, czyli wirtualne połączenie, które szyfruje nasze dane w komputerze. Jest to szczególnie istotna informacja dla osób, które podróżują dużo i logują się w miejscach, gdzie jest publiczny Wi-Fi, gdzie jest współdzielone Wi-Fi. To są takie miejsca, które są narażone na ataki i na wykradnięcie danych istotnych, czy to zdjęć, czy haseł do bankowości internetowej, czy jakichś innych danych z komputera, bo po prostu się dzieli sieci. Jeżeli ktoś się bardziej zna na komputerach, to może, że powiem, zobaczyć, co w innych komputerach siedzi. VPN daje też możliwość zmiany adresu IP na inny kraj. Jest to bardzo wygodne dla osób, które oglądają seriale zagraniczne, niedostępne w danym kraju. Ja tak na przykład robię z kilkoma serialami. Ja też oglądam filmy i seriale, które są dostępne w Polsce, ale niedostępne za granicą, więc to też jest ciekawe, że możemy sobie obejrzeć polski serial tutaj, będąc w Portugalii, a gdybyśmy nie mieli VPN-a, to byśmy nie mieli takiej możliwości. No i na koniec możliwość zmiany adresu na zagraniczny daje też nieograniczony dostęp do internetu, bo w niektórych krajach, tak jak w Turcji, niektóre strony internetowe są zablokowane, na przykład Booking.com nie działa i nie ma możliwości zarezerwowania sobie hotelu w Turcji z Turcji. Natomiast jeżeli się ma VPN, to można się zmienić adres na polski i wtedy się zalogować na Booking i zarezerwować sobie hotel czy w Turcji, czy gdziekolwiek indziej. Więc jest taka swoboda, jest bezpieczeństwo i ja to po prostu korzystam z tego regularnie i polecam. Jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć do szczęśliwych posiadaczy Surfshark VPN, to może skorzystać z naszej zniżki i otrzymać do 6 miesięcy za darmo. Wystarczy wejść na stronę Surfshark VPN i podczas składania zamówienia wpisać hasło przez V lub poprzez kliknięcie link w popisie od razu Was przeniesie na stronę promocyjną. Tam będziecie mogli podać swoje dane i pobrać oprogramowanie do VPN.
I tym oto sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Bardzo serdecznie dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Wybaczcie, że tak długo gadałem, ale pojawiło się sporo pytań pod poprzednimi filmami i postanowiłem, żeby odpowiedzieć od razu i powiedzieć Wam, jak ta sytuacja na rynku mieszkaniowym w Portugalii wygląda. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie są zagrożenia związane z zakupem działki, na co my zwracamy uwagę, dlaczego nie kupiliśmy tej ani innej działki, to nam możecie napisać w komentarzu, wtedy zrobimy taki odcinek o zagrożeniach, jakie czyhają na nabywców nieruchomości w Portugalii, bo jest tutaj parę rzeczy, o których trzeba byłoby powiedzieć. Wiem, że część z Was myśli o podobnej przygodzie, myśli o wyprowadzce czy do Hiszpanii, czy do Portugalii, więc dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy takie tematy też poruszali i wprowadzali taką ilość informacji do Waszego życia. Jeżeli nie chcecie, chcecie oglądać tylko ładne widoczki, to też napiszcie. To się ustosunkujemy. Ustosunkujemy. No. Życzę Wam bardzo udanej imprezy sylwestrowej. Bawcie się dobrze, korzystajcie z ostatnich chwil tego pięknego roku. No i mądrze wejdźcie w kolejny rok, żeby ten 2024 był wolny od wojen, wolny od nienawiści, wolny od polityki i tego wszystkiego złego, co się wydarzyło w tym roku. Więc chciałbym, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni i zdrowi w 2024. Życzę Wam tego ode mnie i od Kasi. Życzę nam tego też, żebyśmy się dzielili tą miłością, radością ze wszystkimi. Życzcie nam powodzenia, jeżeli chodzi o to szukanie domu, bo cały czas czekamy na odpowiedź właścicieli z tej pierwszej działki, którą rezerwujemy. Mam nadzieję, że przez Sylwestra przemyślą i zgodzą się na przyjęcie naszej oferty i będziemy mogli od nowego roku zacząć malować i odnawiać. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!